Cześć. Dzisiejszy vlog będzie trochę inny, bo na świeżym powietrzu. Mieszkam w takim miejscu, że ciągle w pokoju mam ciemno i stwierdziłem, że skoro jest taka ładna pogoda, to wyjdę na dwór. I dzisiaj chciałbym przede wszystkim podziękować Wam za wpłaty. Nie spodziewałem się, że będzie aż tego tak dużo. Wpłaciło mi na PayPal i na rachunek bankowy pewną kwotę pieniędzy, około 30 osób. Były to, powiem wprost, były to kwoty między złotówka a 100 zł i wiem, że niezależnie od tego, ile to było, to dla Was na pewno nie było to łatwe, bo dla niektórych złotówka to może być bardzo dużo, dla niektórych 100 zł to może być takie, no dobra, wpłacę, ale niezależnie od tego bardzo Wam dziękuję, bo wpłacacie pieniądze dla obcego faceta, który powiedział Wam, że zły węgierski kierowca zamknął mu kanał. Nie zamknął, tylko po prostu bardzo dużo funkcji mi uciekło. Między innymi zarabianie i wgrywanie tam nagrań w tej chwili na dobrą sprawę nie ma sensu, bo ja nawet długich nagrań nie mogę tam wgrać, 15-minutowych. I miniaturek nie mogę wstawiać. No ale to okej. Bardzo Wam za to dziękuję i stwierdziłem, że może mógłbym coś dla Was zrobić. Więcej niż tylko nagrywać swoje materiały. Swoją drogą, vlogerzy mają ciężką pracę. Po pierwsze, kamera jest strasznie ciężka, a po drugie, ja jestem w lesie, tak? Tutaj nie ma dużo osób, a oni nagrywają w środku miasta na przykład. No, nie wiem, jak sobie z tym radzą. Czy mogę coś dla Was zrobić? No właśnie, stwierdziłem, że może mógłbym coś dla Was zrobić, jeśli byście wiedzieli, gdzie pracowałem i co potrafię robić. Pracowałem na przykład przy przycinaniu dywanów. To chyba Wam się nie przyda. Pracowałem jakieś tam prace dorywcze, typu w magazynach coś. To chyba też się Wam nie przyda, ale najdłużej, bo parę lat pracowałem w branży reklamowej. Na przykład oklejałem samochody i teraz Wam pokażę, co potrafię robić, bo na swoim aucie tak się akurat złożyło, że swoje auto mam trochę oklejone. I na przykład mam logo z płyty Linkin Parka naklejone, mam logo Transformersów i mam progi oklejone na kolor czarny. To wszystko zrobiłem ja od podstaw. To znaczy, żeby zrobić logo Transformersów, zrobiłem projekt wektorowy, wyciąłem to na ploterze tnącym i przykleiłem. To potrafię robić, potrafię okleić cały samochód folią. Potrafię okleić samochód folią reklamową, bo one się trochę różnią. Potrafię zrobić tablicę, baner, takie rzeczy. Potrafię złożyć roll-upa na przykład. Więc stwierdziłem sobie, że za to, co dla mnie robicie, może mógłbym coś zrobić dodatkowo. To znaczy, może macie jakiś problem, może macie firmę i macie problem z jakąś firmą reklamową, zastanawiacie się, czy dobrze Wam okleili samochód. Możecie do mnie napisać, to Wam napiszę, czy tak. Możecie mi przysłać jakieś zdjęcia, jeśli macie jakieś wątpliwości. Możecie się mnie poradzić, jaką folią powinno się oklejać samochód. Nie ma problemu. No właśnie. I właśnie to chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. A przede wszystkim chciałem Wam podziękować za te wpłaty, bo no, to w tym miesiącu mnie uratuje i w następnym prawdopodobnie też. Dziękuję wszystkim osobom, które wpłaciły. Wy wiecie, kim jesteście. Chciałem zrobić taką listę z boku, pokazać, kto ile wpłacił, ale nie wiem, czy mogę, bo no, to jest trochę, bym musiał po imieniu i nazwisku pokazać. Chyba że będę pokazywać imię i na przykład miasto. Możemy się tak mówić. Jeśli chcecie, to mogę tak zrobić. Niektórzy z Was jeszcze mi napisali, żebym się nie martwił o subskrypcję. Ja w tej chwili się nie martwię, bo 1500 widzów na nowym kanale, nowym w cudzysłowie, to jest całkiem dużo. Ten węgierski kierowca wybrał taki termin, że dużo ludzi no, po świętach jeszcze tak niezbyt dobrze się czuję i jeszcze nie skumali, o co chodzi. A na tym starym kanale dalej zamieszczam jakieś filmiki takie informujące. Dzisiaj pewnie też taki zamieszczę, chociaż może jutro. Tak więc wydaje mi się, że sytuacja się poprawi. Na razie i tak jest bardzo dobrze. No i to chyba tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz za wszystkie wpłaty, dziękuję za wsparcie. I widzimy się niedługo. Na razie, cześć.